Siema, z tej strony Brutus. Zobaczcie, to jest ten Benchmade 940, który kupiłem jakiś czas temu. Gdy byłem na zlocie na FPL, widziałem trochę części zamiennych i wymieniłem Axis, wszystkie śruby, wszystkie tenkie śruby, clips, no i backspacer na nowy, niebieski. Całkiem taki, całkiem, powiedzmy. Ale zobaczcie, co się dzieje z tą anodyzacją tutaj. Widzicie? Tutaj i tutaj. I tu w tym miejscu też. Od obrączki, po prostu w momencie, kiedy używam. Nie wiem, zoom jest zrobiony, nie. W momencie, kiedy używam noża. No, już słychać. Obrączka uderza tutaj najbardziej w tym miejscu. No i nóż, znaczy ta anodyzacja schodzi, tak? No to pomyślałem sobie, że po co mi te nowe części, takie ładne i tak dalej. Zacząłem przerabiać. Tutaj na przykład backspacer. Przerobiłem na taki stary. Clipsa też. Był taki sam jak ten. Na taki stary. I wszystkie śrubki, wszystkie części przerobiłem. Nie wiem, czy wy to widzicie. Słabo to widzicie. Później wam to pokażę w lepszym świetle. A jak? Śrubki? No właśnie, no tutaj są nowe, ładne. Ta już się i tak zaczęła wycierać. Chociaż raptem tam tydzień jest. Także ten nóż tam... Nie powiem wam, no albo powiem wam. Po prostu uważam, nie jest wart swoich pieniędzy. Tych pieniędzy, które się wydaje na te noże. Ja na szczęście kupiłem używany. Biorę taką część. To była część oryginalna, ta, która była przy nożu. Przecieram trochę po prostu papierkiem. Odtłuszczamy, wiadomo. Najlepszy preparat na odtłuszczanie. Przeczyszczam to po prostu tam bez wczuwania się jakiegoś tam. I napalnik. Trudno mi w kadr wejść. Ok, jest taka miedź jakby, także do tego koloru starczy mi. No i dobra, jesteśmy na stole, oświetlenie będzie kichowe. Później całość zobaczycie w lepszym świetle, to zobaczycie, że to jest fajne. Ogólnie tak, ja już to rozkręcałem, wy jesteście do góry nogami, no ale to widzicie, nie? Odkręcę te części wszystkie. Aha, tu jest ten backspacer, tak. Backspacer wymieniamy. Czyli to jest stary backspacer. Znaczy wróć, to jest nowy backspacer, a to jest ten, który ja zrobiłem. No. Widzicie różnicę? Chodzi o to, żeby to był taki rustykalny, taki, żeby to wyglądało na bardzo zużyte już. To zresztą jest łatwiejsze do zrobienia niż nowe. A tak działają tutaj ten... Aha, nic nie widzicie. Tak działa ten cały Axis, tak? Czyli po prostu w ten sposób. Kurde, jak ja wam to pokażę? Sorry, do góry nogami wam to pokażę. No tak, no. Na tej zasadzie to działa. Tu są te sprężynki, zaraz wam pokażę, jak się je wyjmuje. I będzie wszystko jasne. Trochę odzoomuję. O kur...
wystrzeliło, ale ok. No to to jest taka cienka sprężynka. Już teraz widzicie, tym razem mi się nie udało jej wyjąć dobrze. Szkoda. No, tu w tym nożu były takie podkładki kiepskie jakieś. Ja je wymieniłem na z brązu. Także te podkładki, które tutaj są, to nie są oryginalne podkładki. I teraz tak, o właśnie to. To są te podkładki, które ja zamontowałem. One nie są oryginalne. No proszę. Tak wygląda nowy Axis, a tak wygląda ten, który ja zrobiłem. Ok, zobaczcie, tak wygląda od środka ta cała nakładka do rękojeści. Kolor jest różny tutaj od tego tutaj. Jest inny. Po prostu to nóż, który prawdopodobnie ma już 15 lat. No i mocno schodzi. O tu, teraz to doskonale widać, nie? Zwłaszcza tu, w tym miejscu. Tutaj. 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 No. No fatalnie to wygląda. No co? Trzeba coś z tym zrobić, nie? Ja wiem, jak się zdejmuje anodyzację z aluminium, także nie piszcie mi, bo ja wiem, jak się to robi, tylko ja specjalnie chcę porysować tę rękojeść jeszcze bardziej. Po prostu chcę, żeby on wyglądał taki mega zużyty, ten nóż i tyle. Także proszę o odrobinę wyrozumiałości. Pa-pa. No wiem, wygląda to jakby już było używane nie wiadomo ile. No i dobrze, o to chodziło. Jeżeli mi się nie będzie podobało, to po prostu zdejmę tę anodyzację i może wyślę to do anodyzacji gdzieś dalej, może nie. Zobaczymy. No. Ogólnie trochę niepotrzebnie użyłem papieru gradiencji 40, bo mi strasznie porysował. Zaraz zobaczymy, jak to złożę. Dwa tygodnie ponoszę, jak mi się nie będzie podobało, to po prostu wywalę. Żeby tych rys nie było, to by było całkiem, całkiem. Nie, to bez sensu. Dobra. Bez sensu. Zdejmuję całkowicie to. To mi się nie podoba w ogóle. No. Zdejmujemy. Zobaczcie, teraz to tam sobie buzuje. Tutaj jest zwykłe granulki do uzdatniania rur. Szklanka wody ciepłej i już tak sobie 20 minut tam coś tam się dzieje. Zobaczymy, jaki będzie efekt później. Witam już po wszystkim, znaczy jeszcze Wam nie pokażę tych okładek, zobaczycie efekt końcowy, natomiast po raz 1 200 000 000 miliardowy próbuję złożyć ten nóż, więc nie zrobię tego przed kamerą, pokazuję Wam tylko, o co chodzi. Tutaj są te rzeczy, to podkleiłem, żeby nie spadało, bo grawitacyjnie spada. To się tutaj nakłada, po prostu cyk, tak, tutaj tak działa ten akces, no wiadomo, tu jest stop pen, który przy każdym ruchu jakimkolwiek wypada, już wyleciał. Także naprawdę jest to trudno zrobić. I teraz trzeba zrobić tak, trzeba nałożyć tą blachę na ten axis, odciągnąć go, przeciągnąć i tak, i tutaj na pivot i na ten założyć. To jest niewykonalne przed kamerą i w nerwach, także ja muszę to zrobić poza kamerą. Wy sobie to, jeżeli rozłożycie, to spróbujcie sami zrobić. Ja teraz to zrobię i wrócę do Was później. Haha. Dobra, efekt końcowy. Jak to wyszło? Żebym trafił tylko w kamerę. O, jest. Proszę bardzo, pokażę Wam. Dadam, dadam. Czekaj. Tam, to da do, dum, tum, tu, du, du, du. Proszę bardzo. Tak to wyszło. Z tej strony. Tak to jest z tej strony. Mhm. Backspacer teraz tak wygląda i nóż w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Jest to taki mój hołd w stronę nowej części Gwiezdnych Wojen. Jest to nóż, który idealnie nadawał się dla tego bohatera, którym jest Boba Fett. Nie wiecie, kto to jest Boba Fett? To jest ten najemnik w zielonej zbroi. Tak, właśnie wrzucam Wam zdjęcie już teraz.
Dokładnie. Powstało kilka noży w tym roku na pamiątkę, czy tam po prostu z okazji powstania siódmej części Gwiezdnych Wojen. Wrzucam wam kilka zdjęć, żebyście zobaczyli, jak te noże wyglądają. Natomiast ten nóż to jest właśnie taka moja próba uhonorowania tej trylogii. Nie jestem jakiś super wielkim fanem może, ale ja Gwiezdne Wojny oglądałem jeszcze na kasetach wideo. I ja jeszcze pamiętam, że były trzy części i pierwsza to jest obecna czwarta i tak dalej. Także ja jeszcze jestem z tamtego pokolenia, niestety albo na szczęście. Na koniec zrobię wam oczywiście taki pokaz slajdów. Moim zdaniem wyszło fantastycznie i faktycznie idealnie pasuje do tego bohatera. Nie wiem, czy on się pojawi w tej najnowszej tam części, ale naprawdę idealnie pasuje do niego. I w tej chwili już nie muszę się martwić, czy nóż się porysuje, czy się nie porysuje, bo już się nie muszę o to martwić. Nóż się w tej chwili na pewno już nie porysuje, a jak się porysuje, to nikt tego nie zauważy. Oczywiście chodzi płynnie, bez żadnego problemu. Żadnego blade playa nie ma. Także też jest w porządku wszystko. Wszystko się udało. Piwocik, Axis, śruby może troszkę za bardzo wyglądają jak na nowe, ale ogólnie wszystko do siebie bardzo pasuje. Wysłałem zdjęcie do Nowego Jorku, także też się bardzo spodobało. Żadnej nagrody tam z tego powodu nie uzyskam, ale przynajmniej dostałem jakąś tam pochwałę w stylu dobra robota, także jestem zadowolony. A żebyście nie mówili, o matku, co on zrobił z takim drogim nożem, no nie jest to już obecnie najdroższy nóż w mojej kolekcji, bo w tej chwili mam jeszcze coś takiego, tak, to jest oryginał, także będzie też recenzja tego noża. Tego noża też wam zrobię recenzję oczywiście. Na razie pokazałem wam tylko modyfikację, a później zrobię wam jeszcze ten nóż, no, czyli porównanie i tak dalej. Proszę bardzo. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że dacie lajka. Gdzieś tutaj jest ten przycisk od lajkowania. Tak samo gdzieś tam znajduje się przycisk subskrypcji. No, moje filmy wchodzą już na taki jakiś kolejny poziom, także myślę, że rozwijam się coraz bardziej. Mam nadzieję, że wam się też to podoba, także miłego oglądania w kinie, oczywiście Gwiezdnych Wojen, tak? Boba Fett, nie wiem, czy się pojawi, czy się nie pojawi. I do zobaczenia w następnym filmie u mnie na kanale. Trzymajcie się i cześć.